Ola Koźlek, ze mną jest cesarz polskich freakfightów, Marcin Neumann. Witam Was serdecznie. Jest bardzo gorąco i na rozgrzewce, i na konferencji wcześniejszej tej. Jak tutaj się Pan zapatruje w sumie na to starcie? Bardziej z Lizakiem, bo on trochę, wydaje mi się, że odszedł w cień, a Adrian przejął jakby te takie stery prowadzenia i że to jakby... No nie, to nie są stery. Przyszedł, narobił szamba, gówna, gnoju i tyle. I fajnie, że publiczność tak jednoznacznie to ocenia i kazała mu to wypierdalać z hali, bo to dla nikogo nie jest przyjemne ani miłe. A jeszcze może tak ostatnie pytanie do Lizaka, bo to z nim jest to pierwsze starcie, bo on twierdzi, że jakby pan się trochę może albo nie przykłada do tych treningów i do walk, albo że się panu po prostu nie chce i że robi to pan z głową, że wychodzi do walki i sobie po prostu łatwo zarabia pieniądze, jak się pan do tego odniesie. Nie, to nie jest tak. Nie mogę trenować na 100% w wieku 44 lat po 4 operacjach i po tylu kontuzjach. Natomiast robię wszystko tak, aby przygotować się jak najlepiej. No, do tej walki też zredukowałem bardzo dużo kilogramów, więc to gdybym nie trenował, to bym tak nie wyglądał. A ostatnio też pan chyba poszedł pobiegać o 2 w nocy. Co było? Co spowodowało tą chęć akurat zrobienia cardio? Ja tak biegam. Pierwsza, druga to są moje godziny. Ja żyję czasem amerykańskim. Czyli to nie jest taki wyjątek, że to było akurat w dany dzień, tylko że to jest normalnie jakby pana trening. Tak. Bardzo lubię wtedy biegać, bo już mam spokój. Wszyscy śpią, ja się mogę skoncentrować, włączam sobie muzyczkę i robię robotę. Okej, a wracając już do Adriana, czy pan trochę żałuje, że dał mu tą szansę? Tak, bardzo. A skąd w ogóle wyszedł ten pomysł, żeby wziąć go właśnie na swoją galę, żeby on zawalczył? Ponieważ to ja go stworzyłem, ja mu dałem szansę, on wybłagał tą szansę kiedyś ode mnie, później mnie obrażał i w podziękowaniu za to, że mu dałem szansę, mnie obrażał. No zwykła szmata i organizatorzy wpadli na pomysł, że to jest jakiś tam konflikt do wskrzeszenia. Natomiast no, nikt się nie spodziewał, że przyjdzie szambo, nurek i takiego gówna narobi dookoła. Mnie ciekawi tylko jedna rzecz, bo na rozgrzewce padły z pana ust takie słowa, że on już zapłacił za to 100 razy za tą walkę. O co nie będę się w to zgłębiał, natomiast mogę powiedzieć tylko tyle. Jeżeli on twierdził, że nie dostał garzy za walkę. Jego garza to był jakiś śmieszny w ogóle, kurwa, grosze, to po pierwsze. Po drugie, zrobiłem 20 gal, ponad 250 walk. Walczyli u mnie tacy goście jak Gołota, Szpilka i wielu, wielu znakomitych zawodników. Nie ma na świecie zawodnika, który nie dostałby garzy za walkę. Tylko, że on nie stoczył żadnej walki. On mnie okłamał. To był układ choreograficzny, a nie walka. I tyle w temacie. Nie będę tego, kurwa, drążył. Natomiast powiedziałem, że jedyną wypłatą, jaką mogę mu za to zrobić, za to, że okłamał mnie i wszystkich, to tylko to, żeby nakłaść mu po łbie. To jest jedyna wypłata. Ale te śmieszne pieniądze, to znaczy, że ile on miał tak, no mniej więcej dostać? Daj spokój, nawet nie ma o czym gadać. On powinien dopłacać za to, że się gdzieś pojawia. Jeszcze ludzie dokładnie nie wiedzieli, o co chodzi, dzwonili, a i tak krzyczeli, że kurwa, nic nie należy. No pewno, że się nic nie należy. Natomiast, żeby była pełna jasność. On mnie okłamał, on nie stoczył żadnej walki, to był układ choreograficzny. To może tak, jakby miał dostać za to mandarynki, to ile by to było? 0,5 kilo? Nie, to są jakieś śmieszne, to nie, on tam chyba 1500 miał za trzecie. To w ogóle nie ma o czym gadać. Czyli, a jeszcze jak... Na szapkę mandarynek, no. Z tych obierków. No, dokładnie. A jak w ogóle pan to widzi, że osoba o wiele młodsza od pana się zwraca tak totalnie bez szacunku i zachowuje? Czy to jest w formie tego, że są freak fighty i tutaj można? Nie, to samo zrobił przecież ze Zbyszkiem Bartmanem. To jest absolutne dno, to jest ktoś, kto tak naprawdę dostał od nas atencję i możliwość. I źle, że dostał, bo to jest ktoś, kto nie zasługuje na nic. No właśnie, bo tutaj i do pana się robi kolejka coraz to większa, a tutaj na tej konferencji też można było zobaczyć, że do Adriana też się ustawia już coraz więcej osób. I czy to jest dobre? Nie, no bo to jest tak, że jak widzą takiego zjeba, to chcą zobaczyć go z bliska i to na tym to polega. Poza tym to jest jedyny w Polsce człowiek bez twarzy, nie wiem, czy wiesz. Nie będę dokańczał, bo wszyscy wiecie, o co w tym chodzi, natomiast to jest człowiek bez twarzy. No w jakim sensie? No, że ma... Dobra, zapytasz się po wywiadzie kogoś. Kogo? Operatora. I ci opowiem. A pan mi nie powie? Nie, bo jesteś za młoda, żebym taki słowo używał. Mogę zamknąć uszy. Nie. Nie przekonasz mnie. Chociaż jedno słowo określającego. No dobrze, że ma zamiast twarzy ma owłosioną. Resztę sobie dopowiedz. No to czyli to, co było mówione w sumie. Tak, no to jest oczywiste. To każdy to wie. Cała Polska to wie.
Dajcie tą wodę jedną, dajcie tą wodę. Dajcie. Już ma. Jaki jest plan na Lizaka? Bo jeżeli jakikolwiek cios dojdzie do niego od pana, to powinno według mnie... powinno być po walce. Natomiast on będzie bardzo mobilny. Jestem przekonany, że będzie bardzo mobilny, jest dużo lżejszy. Chciałbym, żeby ta walka potrwała jak najkrócej, żebym ja jak najmniej sił stracił, żebym był gotowy na tą spierdolinę po prostu. Natomiast no zobaczymy, jak się to wszystko potoczy. Czyli teraz, bo na konferencji nie wiem, czy dobrze usłyszałam, że ta walka odbędzie się... Czy pan wygra, czy pan przegra, czy nie? Tak naprawdę to tylko ja decyduję, czy ta walka się odbędzie. I powiem wam tak. Jeżeli nie będę zbyt zmęczony po tej pierwszej walce, będę miał na tyle czasu, żeby dojść do siebie, to oczywiście ta walka się druga odbędzie. Natomiast nie zrobię też tak, że będę zajechany kondycyjnie gdzieś po pierwszej walce i dam takie fory. Już bez, no, takiemu szambu. No właśnie, bo jak patrzyłam na kursy, to w tej pierwszej walce jest pan trochę underdogiem. Ale właśnie jak chodzi o Adrianę, to już zdecydowanie... No to jest jednostrzałowiec, no, to jest jednostrzałowiec. To co poszło w tej ostatniej walce nie tak, że on jednak wygrał? Walczył z jakimś dzieckiem, które w życiu nie trenowało MMA. No, nauczył się obalenia dziecka za nogę, no i tyle. No tam, i to i tak na punkty. Nie, to w ogóle szkoda prądu. Czyli to taki wypadek przy pracy? Nie wypadek przy pracy, no po prostu miał rywala, który po prostu nie umiał tego robić. No. A dlaczego akurat Adrian, w ogóle jak tylko federacja też odświeżyła jakby ten wasz konflikt, ze względu na to, że po prostu będą tu duże wyświetlenia, czy... Myśleli pewnie, że tak, natomiast nie sądzili, że takiego szamba narobi. To nikt się nie spodziewał. I według pana źle, że tak się stało, czy jednak fajnie, że może w końcu jakby ten konflikt będzie już zakończony? Ja już nie chcę na ten temat gadać, naprawdę. Nie, bo nie już temat jego mnie tak już męczy, że ten, dobra? Ale to, no to tak czy nie, tylko... Że co? No, czy dobrze, że odkopany jest ten konflikt szkoda, i że będzie koniec? Szkoda, bo on nie zasługuje na żadną atencję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Uciekam, dobra?